to akurat rozwiązanie, co tutaj zrobiłem, no to jest wybitnie perfidne. Zaraz wam pokażę, wciskam. Witam was serdecznie. Dzisiejszy materiał, zgodnie tutaj z waszym głosowaniem z poprzedniego filmu, wygrał tutaj komentarz od Batiego, który tutaj dotyczył pokaz swoją kolekcję. No całej tutaj kolekcji wam na razie nie pokażę, ponieważ mam kilka takich padów tutaj w projekcie. I no jakbym wam pokazał, no to później nie miałbym co tam ciekawego wam tutaj na tego YouTube'a wrzucić. Zajmiemy się tutaj tym padem, teraz świeżego tutaj przerabiałem. Zastanawiacie się, co ten kabel tutaj robi. Nie mogę go tutaj z tej strony ładować, ponieważ tutaj część kabli puściłem i to płytka też taka do programowania jest tutaj połączona z tą płytą główną i nie ma tutaj miejsca. Nie musiałem wypuścić tutaj to doładowanie tutaj z tyłu i od razu jest tutaj możliwość programowania tego pada, różnego rodzaju tutaj funkcji, remapping tutaj każdego klawisza, ale to wszystko wam pokażę nie na następnym materiale, tylko no jak już to skończę wszystko, to w przyszłości będzie cały ten materiał. No jedną taką tutaj podczas grania sztuczkę wam zademonstruję tutaj na tym padzie, ale to zaraz pod końcówką materiału wam wrzucę tutaj z gameplayu, włączę boty. O tym można nawet przełączać sobie różnego rodzaju kolory. Teraz wam wyjaśnię, o co tutaj chodzi z tym padem i przejdziemy do tych innych padów. Na początku teraz, o tak, teraz jest pad w zwykłym tutaj trybie grania. Przykładowo chcę sobie jakoś wybrać jakąś funkcję, którą mam tutaj w programie. Na razie mam funkcji 90 sztuk wprogramowanych. Też takie przełączanie, to jak ja robię, to trochę czasu zajmuje, ale to jakby się uparł, można moduł Bluetooth zainstalować i spokojnie z telefonu można konfigurować całego tutaj pada czułościa. Dobra, nie będę zdradzał, będzie materiał, to pokażę wam tutaj, co ja typu ustawiam. Na początku tu jest zapisanych około 90 różnych rodzajów funkcji i przykładowo chcę w sobie w funkcji raz, dwa, trzecia, czwarta, piąta. Piąta funkcja. No piąta funkcja nie jest jakaś tutaj, można powiedzieć, wow, ola boga, mygający jeden pak. No to zobaczymy, wyłączamy. Teraz sygnalizuje, że wychodzi z programu. Teraz program, pad jest, no można powiedzieć, normalnie. Teraz następne 2, 3, 4, 5, 6, chyba 7 albo 8, jeszcze coś było fajnego. Na 8 zacząłem zest. No na 8 tutaj świeci pad. Analogi podświetlone są tutaj. Dobra, a teraz wyjdziemy z tego. No może włączymy teraz wóz policyjny. Raz, dwa, chyba na trzecim jest wóz policyjny. Ej macie, pad. Schod Pursuit, policyjny pad. Co to jeszcze ciekawego? Chyba na czwartym jest. Raz, a teraz wychodzi z funkcji. Raz, dwa, trzy, chyba czwarty. Czy jest coś ciekawego? O, czwarty też. Taki trochę słabszy wóz policyjny. Dobra, pokażę wam jeszcze tutaj inne pady. I tu dzięki takiej funkcji mogę sobie przypisać, ile mi tutaj wyobraźnia da różnego rodzaju tutaj funkcji, czy na przykład, no jeden raz funkcja pod koniec filmu wam pokażę tutaj z celowaniem, będę celował, od razu będzie mi przymierzał i krótkimi seriami strzelał. No to ten pad specjalnie tutaj powstał dla was, żeby wam tutaj pokazać, co możecie spotkać tutaj podczas grania online. No zaczniemy tutaj od tego pada, ostatnio był ten pad tutaj w ostatnim materiale. No tu ciężko miałem uzyskać, jak widzicie, hydrografika jest taka sama jak tutaj nałożona na tym padzie, tylko tu była kwestia zrobienie podkładu takiego, żeby taki efekt tutaj wyszedł. Trochę się namęczyłem, parę ładnych tutaj godzin, zanim dopasowałem tutaj te bazy z różnych kolorów, bazy tutaj mieszałem, żeby wyszedł taki efekt, można powiedzieć, taka jest delikatna tutaj siatka. No i ten kolor tutaj, jak to można powiedzieć, złoty, jest bardziej taki tutaj wyrazisty. Pad ma zamontowane tutaj łopatki, boczne tutaj przyciski do zmiany broni, do przeładowania. No, strzelamy sobie, możemy sobie w każdej chwili tutaj te mikrostyki są głośniejsze, ponieważ założyłem mikrostyki takie delikatne. Wtedy nie trzeba w ogóle też żadnego tutaj przycisku na wierzch robić i nic się nie dzieje. No, chyba że ktoś ma bardzo delikatne dłonie, no to może będzie odczuwał jakiś taki dyskomfort.
Tutaj jeszcze muszę naprawić, bo znowu odrobiłem tutaj smart bumpery. Trochę mnie podkusiło tutaj z zabawą, tutaj z programowaniem, ale te wersje od Pro tutaj i od Slima ciężko są tutaj i zginęły mi tutaj te wszystkie przyciski funkcyjne. No już odzyskałem, można powiedzieć, prawie wszystkie, chyba zostało mi tutaj L2 dodam do naprawienia i ciężko się w ogóle tutaj robi cokolwiek z softem w tym padzie od PlayStation Pro. Następnym tutaj padem jest, mam 15% akumulatora. Dobra, nie widzę. Poczekajcie, zaraz muszę przestawić sobie, bo mi wyskoczyło, że mam samą baterię i nic nie widzę. Ten pad, zaraz zobaczymy, co to było. O, to tu ma fajnego. O, podświetlenia. Tylko podświetlenia. Nie, powiem wam, jaki to efekt wyszedł, jak ten efekt uzyskałem tutaj z takim, można powiedzieć, drewnem pod spodem jest. Zaraz, żebym was tutaj w błąd nie wprowadził, ale chyba jest biały. Biały, no biały. Tak, biały podkład jest, a tutaj wyszło takie trochę siwe, ponieważ takim nożykiem pomału zeskrobywałem tutaj tą hydrografikę. Ciapałem i wyszedł taki tutaj efekt, jakby ktoś go tak tutaj podrapał. Ja mam, że to jest fajny efekt. Dodatkowo jeszcze tutaj pokryłem go takim, no nie powinienem czegoś tego robić. Dostało się trochę tutaj, to można powiedzieć, do bezwarnego takiego silikonu, ale jest taki, nie jest idealnie tutaj śliski ten pad, ponieważ te kropeczki tutaj, jak widzicie, nie wiem, czy te kropki będzie widać. To moja wina, bo coś malowałem, jakieś te kulki silikonu brałem, niedobrze nie oczyściłem tego pistoletu, ale powiem wam, że dobrze mi to wyszło, ponieważ ten pad fajnie się w dłoniach, o, to widać te kropeczki. Fajnie się trzyma i nie ślizga się dzięki tym tutaj kropkom. No, fartem można zawsze coś tutaj wymyślić. Ten pad jest od zwykłej konsoli PlayStation 4. To był chyba pad od mojej. Zaraz. No, mojej córki. Mojej córki, ale czy moja córka teraz sobie wzięła konsolę PlayStation Pro? No, ja wziąłem tą Pro białą i tego pada. I ten ma przerobiony tutaj touchpad, że jest to podświetlony. Znaczy, chyba się nie włączy. Tak, bo jest. Jak się mówi, słaby akumulator. Tu mamy jeszcze taką budowę, która mi służy do różnego rodzaju tej modyfikacji, ustawienia łopatek. Ona najbardziej tutaj dostała, jak widzicie. Dostała pod postrzały z Battlefield albo z Call of Duty. I głównie służy mi do profilowania tutaj, na niej ustawiam łopatki. No, nie zbieram się trochę. Najlepiej jest, miałem formę sobie zrobić do wyginania tej łopatek. Najlepiej jest zrobić formę gipsową, wtedy dużo łatwiej i szybciej jest, ale jak się to przyzwyczaja, na tym sobie mniej więcej sobie ustawiam. Bo niektórzy różnie są, jedni są na przykład wyżej, niżej, no to automatycznie sobie przykładam, wtedy wiem, jak tę łopatkę tutaj przygiąć. O, ten pad najwięcej dostaje po tyłku. O, mój syn go, jak go widzi, no to od razu znika z mojej półki. Jak tutaj, tu hydrografika była nałożona też na jasny, na jasno, na jasny podkład. Później dodałem trochę tutaj, popruszyłem srebrnym i jeszcze chyba pruszyłem, no czarnym jeszcze pruszyłem tutaj takie efekty. No i wyszedł taki w miarę efekt. Nie jest jaki, można powiedzieć. Chyba trzy warstwy jest bezbarwnego tutaj. Można go śmiało rzucać. Jeszcze mam pady, czyli chyba zaraz wam pokażę od PlayStation. Nawet muszę kamerę wziąć. Dobrze, że nie chcę, nie było, żebym wam pokazał mój kącik majsterkowicza. Bym pokazał kącik majsterkowicza, no to by się to strasznie długo zeszło. Wpada mi trochę będzie szybciej. Tutaj o tej PlayStation 2 Slima też pad pomalowany. Gdzie tu jeszcze coś mam ciekawego? O, tu będzie, raczej no będzie, ale jeszcze nie jest gotowe. Tutaj przemalujemy tą PlayStation tutaj. Czwóreczkę, świeży nabytek, zobaczymy, jaki tam kolor. No, mam taki fajny tutaj motyw, ale no musicie poczekać. No, będzie, no można powiedzieć, będzie kozak. Jeszcze nie było na moim kanale takiego efektu. A tu moja ta czwóreczka. Co do jeszcze tutaj mam pada, jak było pokazywane, i tą budowę też będę coś przerabiał.
Nie pamiętam co tu. Tu będę chyba robił z podświetlania, bebechy są wyjęte. Zgodnie z obietnicą pokażę Wam. No, pokażę Wam dwie funkcje, miałem Wam jedną pokazać, ale powstanie oddzielny materiał z jakimi tutaj gównami się można spotkać podczas rozgrywek tutaj online. To akurat rozwiązanie, co tutaj zrobiłem, no to jest wybitnie perfidne. Zaraz Wam pokażę. Wciskam strzelanie. Automatycznie od razu mi nacelowuje i strzela. Dodatkowo, jak zwróci uwagę, jest lekkie drżanie ekranu. Co 20 milisekund jest ustawione kłócanie i jednocześnie podskok. Stąd jest te naboje, jak widzicie, skupienie tych naboi są praktycznie w jednym miejscu. Dobrze, że takie mody sprzedawane tutaj na eBayu czy gdzieś nie dają takich możliwości, bo ponieważ no to, co teraz tutaj już ustawiłem, to jest wielkie, tutaj można powiedzieć, brzydko gówno. Można też poprzestawiać sobie, że w połowie na przykład będzie faster, w połowie tutaj magazynka, tylko że musiałem sobie tutaj zaprogramować, ile jest w magazynku i mniej więcej ile on tutaj wystrzeli. W połowie będziemy sobie tutaj przeładowywał, tak samo tutaj. Zaraz Wam pokażę jedną rzecz, tylko muszę... I tutaj jeszcze pokażę jeden taki motyw. Zaraz jak to Wam pokażę, żebyście mnie powiedzieli, że używam łopatek pod spodem. Dobra, zrobimy tak. Dobra, tak będzie widać. Widzicie, łopatki są tutaj, nie dotykam łopatek. O, tak samo czułość, widzicie, pod końcówką mam czułość ustawione. Lekko, tu czułość mam taką mniejszą, średnią, a na tym mam maksymalną. Dobra, przykładowo. Dobra, tak Wam muszę pokazać, bo tak to nie dam rady. Musicie uwierzyć, że łopatek nic nie wciskam. No, przykładowo sobie biegniemy. Wyskakuje nam ludzik. Wciskam strzelanie. Automatycznie, widzicie, podskoczył mi tutaj i mogę kontrolować. Jeszcze raz biegnę. Przeładuję. Ktoś nam tutaj wyskakuje. Automatycznie ludzik tutaj używa skakania. Tam co 28 milisekund. Tak samo tutaj wychodzimy. Jest skakanie. Przeładowanie. Trochę chaotycznie tutaj gram, ponieważ no nie chcę tak trzymać pada, bo zaraz coś powie, że pod spodem tej. O, wczoraj do adresu zobaczycie. O. Sekwencja tutaj jest podskoku. Tak samo jest sekwencja tutaj kucania. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz tutaj. No, zakończenie jeszcze Wam pokażę tak jedną funkcję, jak widzicie. Leciutko wciskam. No, zawodnik tutaj idzie. Gdy wcisnę szybko do przodu, zawodnik tutaj biegnie. Dowolnie też mogę sobie skonfigurować w zależności od jakiego tutaj wychylenia chcę. To w tym momencie będzie się tutaj bieganie włączało. Ja ustawiłem tutaj bieganie pod końcówkę. Zaraz Wam pokażę. O, idzie wolno, wolno, wolno. Chcę szybciej, to biegnie szybciej. Można też ustawić, że jak się gwałtownie ruszy, to będzie szybko biegał. Tak samo tutaj z czułością, można sobie czułość pozmieniać w zależności czy celujemy, czy nie celujemy. Ta czułość może się zmieniać. No tak to wygląda. Będzie oddzielny materiał, Wam pokażę, z czym możecie się tutaj spotkać. No tak, z tak zaawansowanym ustawieniem na pewno nie, no tam, bo tam przeważnie takie rapid fire, te płytki oferuje około tam 35-40 modów. No tutaj akurat jest 100 wgrana, jeszcze dużo. Nie pytajcie się mnie, jak to zrobić, co jak, czy sprzedam, czy nie sprzedam. Ja takich rzeczy nie popieram. Robię ten materiał, żeby Wam potem pokazać, z czym możecie się tutaj spotkać. No, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.